Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie odświeżeniem materiału ESP Easy Start. Dlatego, ponieważ otrzymuję od Was maile i informacje w komentarzach, że mimo to, że postępujecie według instrukcji, niestety coś w dalszym ciągu nie działa. Dzieje się tak, ponieważ jakiś czas temu zmieniła się składnia konfiguracyjna po stronie Home Assistanta, a dokładniej sama konfiguracja MQTT. Z drugiej strony ESP Easy ma już nowy flasher, dlatego postanowiłem odświeżyć temat i jeżeli Cię to zainteresowało, zapraszam do materiału. Na początek należy pobrać oprogramowanie ESP Easy ze strony projektu na GitHubie. Wybieram wersję dla ESP 8266. Przechodzę do lokalizacji, do której pobrałem oprogramowanie i rozpakowuję je. W folderze bin znajdują się pliki z oprogramowaniem i jest tutaj m.in. obraz czyszczący i wersja normal dla mojego ESP. Aby wgrać te pliki do pamięci ESP, niezbędna jest aplikacja flashująca Flash Download Tool. Uruchamiam aplikację, podłączam ESP do portu USB, wybieram wersję chipu ESP 8266 i tryb pracy Develop. Zatwierdzam OK. Pojawia się nowa formatka, w górnej części wybieram obraz czyszczący. Uzupełniam 0, wybieram port COM, w moim przypadku jest to port 11 i naciskam Start. Powinien uruchomić się proces flashowania. Następnie wybieram plik z docelowym firmwarem, czyli normal 8266 4 MB. Rozpoczyna się właściwy proces flashowania. Potrwa on nieco dłużej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pełnowartościowym obrazem. Proces się zakończył. Teraz należy urządzenie ponownie uruchomić. Należy je ponownie podłączyć do portu USB, dzięki czemu urządzenie się zrestartuje i uruchomi Access Point o nazwie ESP Easy. Po poprawnym połączeniu z Access Pointem uruchomi się domyślna strona konfiguracyjna, na której będzie można ustawić sieć Wi-Fi, z którą będzie łączyło się nasze urządzenie. Mamy tutaj listę dostępnych sieci, wybieram swoją sieć domową i wpisuję hasło. Zatwierdzam i ESP łączy się z moją domową siecią Wi-Fi. Otrzymuję nowy adres IP, który możemy odczytać z routera lub zainstalować na telefonie skaner sieci Wi-Fi, odczytać listę urządzeń podłączonych do Wi-Fi i tam m.in. powinno być urządzenie o nazwie ESP Easy. Otwieram kolejną zakładkę, wpisuję nowy adres IP. I jak widzicie, uruchomiła się strona konfiguracyjna ESP Easy. Teraz wystarczy do ESP podłączyć jakiś sensor, w moim przypadku jest to sensor temperatury DS18B20, który jest wyposażony w trzy przewody, żółty, czarny i czerwony. Czerwony plus, czarny masa, żółty sygnałowy, którego podłączę do pinu D4, czyli do pinu GPIO2. Po podłączeniu wystarczy zainstalować, skonfigurować ten sensor w ESP Easy, a następnie podłączyć ESP Easy do Home Assistanta. Aby to zrobić, najpierw musimy stworzyć użytkownika w brokerze MQTT. W tym celu przechodzimy do ustawień, dodatki, broker MQTT i konfiguracja. Tutaj mamy login i hasło, na podstawie którego może wdzwonić się ESP Easy. Kopiuję adres IP. Wracam do ESP Easy, do zakładki Controllers i dodaję nowy kontroler, który będzie odpowiadał za komunikację z Home Assistantem. Wybieram protokół Home Assistanta, czyli OpenHub MQTT. Uzupełniam IP maszyny, na której jest zainstalowany Home Assistant.
Rozszerzam o prefiks home identyfikator klienta i identyfikator publikowanego kontrolera. Są to tak naprawdę ciągi znaków, w które wplecione są między procentami zmienne. Zaznaczam Enable, aby włączyć kontroler. Następnie uzupełniam login i hasło, które zostało wcześniej ustawione w brokerze MQTT w Home Assistantie. Zatwierdzam ustawienia. Kontroler został skonfigurowany, także mogę przejść do zakładki Devices i dodać nowe urządzenie, czyli sensor temperatury. Wybieram sensor temperatury, który komunikuje się za pośrednictwem protokołu OneWire. Nadaję mu nazwę Tempe. Ustawiam, żeby był włączony. Ustawiam pin D4 jako pin, który będzie odczytywał dane z sensora co 5 sekund. Zapisuję i wybieram adres nowo wykrytego urządzenia. Czyli zostało wszystko poprawnie połączone, ponieważ sensor został poprawnie wykryty. Zapisuję i wracam do listy urządzeń. Sensor został dodany i odczytuje temperaturę. Kolejnym etapem jest konfiguracja po stronie Home Assistanta. W tym celu przechodzę do edycji wcześniej skonfigurowanego kontrolera i kopiuję identyfikator. Następnie przechodzę do Home Assistanta, do edycji pliku Configuration YAML i dodaję nowy sensor MQTT. Nadaję mu nazwę TempTest. Ustawiam State Topic, czyli identyfikator wysyłanego pomiaru. Klasę urządzenia dosłownie temperatura. I jednostkę Celsjusz. Wcześniej wspomniałem, że między procentami znajdują się zmienne, które automatycznie uzupełnia podczas wysyłki ESP Easy. Dlatego zamiast zmiennej sysname należy uzupełnić nazwę urządzenia, czyli ESP Easy. Taskname jest to nazwa urządzenia dodanego do ESP Easy. I value, czyli nazwa przesyłanej wartości. Zapisuję, przechodzę do narzędzi deweloperskich, sprawdzam konfigurację i uruchamiam ponownie Home Assistanta przez szybkie wczytanie. Następnie przechodzę do ustawień, do urządzenia oraz usługi i wyświetlam listę ANSI. I wyszukuję nowo dodany sensor. I jak widzicie, następuje odczyt temperatury, identyczny jak w ESP Easy. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem, że wyjaśniłem wszystko w sposób jasny i klarowny. Na koniec chciałbym podziękować za uwagę, poprosić o łapki w górę. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć! I zapomniałem jeszcze dodać, że wszystkie niezbędne informacje, linki i konfiguracje umieszczam pod filmikiem. Cześć!